13.43, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami są dr Katarzyna Glibow z Zakładu Metodyki Nauczania Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. I Adam Markiewicz z Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A będziemy, proszę państwa, mówili o badaniach, którego państwo są autorami. Badania sytki dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Badania, które miało pokazać, jak rozumiem, co się dzieje ze zdrowiem tychże dzieci. Dzieci, które przez rok właściwie nie chodziły do szkoły, czyli po roku nauki zdalnej oglądamy, co się zaczyna dziać. Ja rozumiem, że takie były cele tego badania i nie popełniłem błędu, opisując je właśnie w ten sposób. Może zacznijmy od dr Katarzyny Glibow. Oczywiście, dokładnie takie były cele naszego badania. Jesteśmy aktualnie nadal w trakcie tego badania, dlatego że badaliśmy, jakby wykonywaliśmy wstępne badania i teraz zaczynamy drugi etap tych badań po około 3-4 miesiącach od pierwszego badania, w którym będziemy sprawdzać, czy są jakieś różnice właśnie, czy pogorszyła się ta sylwetka dzieci. My jesteśmy nadal w trakcie, właśnie zaczynamy ten drugi etap. Ja rozumiem, że ten drugi etap ma sprawdzić właściwie, na ile to jest dynamiczna sytuacja, tak? Na ile stan zdrowia się pogarsza, bądź polepsza, bądź zmienia. Tak, tak. Właśnie my byliśmy wszyscy przekonani, że ta sytuacja z lockdownem będzie trwała tylko 2 tygodnie w marca ubiegłego roku. Dlatego nie zaczęliśmy tych badań wcześniej. Gdybyśmy wiedzieli, że one tak się przedłuży, zaczęlibyśmy już w marcu i wtedy na pewno te wyniki byłyby bardziej jeszcze drastyczne. Natomiast już teraz z tych wyników, które otrzymaliśmy w tym wstępnym badaniu, widać, że na pewno pierwszy taki objaw, który możemy zaobserwować, to jest to, że dzieci tyją, niestety. W dużym zakresie dzieci tyją. No i kolejną sprawą jest to, że widoczne są również asymetrie ciała, które już teraz na pierwszy rzut oka rodzice nawet sami obserwują. Adam Markiewicz? Tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że nasz niepokój zbudowany był na doświadczeniu klinicznym i też pracy u mnie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, że więcej dzieci przychodziło do nas już od początku roku, od początku pandemii, po zamknięciu szkół. Bardzo szybko dużo więcej dzieci zaczęło przychodzić z problemami bólowymi kręgosłupa, stawów obwodowych, bólami głowy. I to skłoniło nas do przyjrzenia się temu zjawisku, które bardzo nas niepokoi. No już wiemy, mówił pan, że sytuacja jest dynamiczna, no ona jest bardzo dynamiczna. Teraz po pierwszym jakby etapie naszych badań wiemy, że jest bardzo źle i to chcemy podkreślić bardzo wyraźnie i apelować wszemi wobec, że jest bardzo źle. Praktycznie pomiędzy 90 a 100% dzieci, które przebadaliśmy, mają jakąś wadę postawy, czyli coś się dzieje niedobrego, a to niedobre wydarzyć się może już przy 3-4 miesiącach przyjmowania nieprawidłowej postawy. A tutaj mamy już niemalże, no już rok przeszło zdalnego nauczania, więc to po prostu jesteśmy przerażeni tym, co badamy. Ja pewnie nie będę oryginalny, jeżeli zapytam o to, co było przed pandemią. To znaczy, czy tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć o tym, że wydarzyła się katastrofa, która wytworzyła całą masę problemów, czy też raczej pogłębiła pewne trendy, które już istniały wcześniej? No nie możemy tak wnioskować, ponieważ oczywiście są badania sprzed pandemii, które i WHO, i innych badaczy, kolegów. Natomiast jakby my możemy się zacząć porównywać w drugim etapie, możemy porównywać to, co mieliśmy w pierwszym etapie i ocenić, jaki progres, czy jaką degradację postawy dzieci doświadczają. Tak? Natomiast możemy po tej grupie całkiem sporej, przypomnę, około setki dzieci przebadaliśmy w pierwszym etapie naszego badania, to oceniamy aktualny stan rzeczy takim, jakim on jest. Możemy wnioskować, możemy wysuwać pewne jakby, możemy myśleć o tym, co wpłynęło. Natomiast
nie możemy porównać tego do, bezpośrednio do grupy przedpandemicznej. No dobrze, czyli powiedzieliśmy 90% wady postawy. Co jeszcze? Wady postawy, tak. Otyłość. A wśród tych wad postawy, to wada postawy to nie tylko wada postawy. Wada postawy to także upośledzenie funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. To coś, co my badamy dzieci, więc to jest coś, co może, jeżeli się utrwali, bo my mówimy teraz o wadach postawy. Natomiast z wady postawy bardzo szybko, na przestrzeni kilku miesięcy może się wytworzyć sytuacja permanentna, czyli sytuacja, w której możemy pełną objawową skoliozę rozpoznać z wady postawy. Także wada postawy to jest coś alarmującego. W pewnym momencie jest jeszcze odwracalna. Natomiast no, coraz częściej widzimy, że te zmiany już utrwalają się na stałe, no a to jest w przyszłości przecież pacjent do multidyscyplinarnej opieki na lata, jeżeli nie do końca swojego życia. Czyli mówi pan teraz, że bardzo łatwo jest właśnie z takiej sytuacji wady postawy doprowadzić do momentu, kiedy mamy rzeczywiście już trwałe skrzywienie, patologię, jak rozumiem. Natomiast cofnięcie tego stanu będzie bardzo trudne i długotrwałe. Drodzy państwo, wygląda to w ten sposób, że 20 minut przymusowej pozycji u dziecka to jest taka sytuacja, w której puszczają takie mięśnie posturalne, przestają pracować i dziecko przyjmuje nawykową, nieprawidłową postawę. Z tej postawy, jeżeli tą postawę będziemy powtarzać 2-3 tysiące razy, ona się zaczyna utrwalać. Kolejnym etapem jest degradacja kręgosłupa, w który rotuje się, czyli przyjmuje taką pozycję wymuszoną, a ta sytuacja w przeciągu pół roku może spowodować, że wytworzy nam się pełnoobjawowa skolioza. Skolioza, czyli w większości sprawa już, której nie możemy odwrócić, najwyżej możemy ją wyhamować, natomiast no, jest to już pacjent do codziennej, intensywnej, długotrwałej rehabilitacji, do gorsetowania, w ostateczności nawet i do kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, który jest zabiegiem, który jest ostatecznością, ale też takich pacjentów mamy coraz więcej. No dobrze, no to teraz musimy chyba, skoro już pan tak postraszył, pewnie słusznie, to musimy zacząć mówić o tym, co z tym można robić teraz. Jeżeli to jest sytuacja nagła, jeżeli to jest sytuacja, na którą pracuje się bardzo krótko, jak się okazuje, no to pytanie, w jaki sposób można temu przeciwdziałać w tych warunkach, w których w tym momencie jesteśmy, czyli trwa pandemia, trwa lockdown, zajęć w szkole nie ma, dzieci uczą się przed komputerami w domu, no i co z tym fantem zrobić? No i tutaj chcielibyśmy właśnie zaapelować zarówno do naszych kolegów fizjoterapeutów, jak i do wszystkich rodziców dzieci, zarówno w wieku takim wczesnoszkolnym, jak i w wieku licealnym, żeby naprawdę zwrócili uwagę. Po pierwsze, żeby fizjoterapeuci umożliwili, otworzyli jakby takie badania również, badania postawy. A rodzice z kolei, żeby zwracali na każdym możliwym kroku uwagę na postawę ciała swoich dzieci i jeżeli tylko zaobserwują jakieś niepokojące asymetrie, czy to w ustawieniu barków, łopatek, czy może zaobserwują, że kręgosłup w odcinku piersiowym jest bardzo zaokrąglony, a głowa wysunięta do przodu, a może dziecko zaczyna utykać, to żeby wtedy jak najszybciej udali się do fizjoterapeuty, który dokona właśnie dogłębnej analizy i pozwoli, zaproponuje jakiś program rehabilitacyjny. Tutaj też no, trzeba podkreślić, że żeby te ćwiczenia przyniosły efekt, one muszą być prowadzone regularnie i systematycznie, przynajmniej kilka razy w tygodniu. I muszą to być ćwiczenia indywidualnie dostosowane do danego dziecka. Także jak najbardziej zachęcamy tutaj do takiej aktywności sportowej i różnorodnej ogólnorozwojowej aktywności fizycznej w klubach sportowych. Natomiast jeżeli już mówimy o pewnych wadach postawy, no to aktywność powinna być dobrana indywidualnie do danego dziecka. No tak, ja rozumiem, ale to trochę... Jest mało. No właśnie. To jest mało. Nawet ja słyszę, że to jest mało. Tak, to jest mało. Przede wszystkim... Szukamy rozwiązań systemowych. Takich systemowych rozwiązań nie ma.
nie ma powszechnego dostępu, po pierwsze do diagnostyki wad postawy. My to zrobiliśmy na własną rękę, oczywiście z zapleczem Instytutu i Uniwersytetu Medycznego i zrobiliśmy to. To jest sprawa do zrobienia. Natomiast jesteśmy jednostkowi. Być może nie, natomiast z tego co wiem, no nie jest wiele takich ośrodków, które takie badania na dużą skalę prowadzą. Natomiast my już wiemy, że jest tragicznie, wiemy, że jest źle. Natomiast co zrobić, żeby te dzieci wyłapywać i co zrobić, jeżeli na wczesnym etapie, żeby wdrażać te programy rehabilitacyjne, to potrzebne są systemowe rozwiązania. Natomiast to, co proponuje się teraz, czyli żeby przeszkolić nauczyciela WF-u, aby to on wykrywał te wady postawy, bo tak do tego zmierzamy, to jest za mało. To jest po pierwsze, wadę postawy może badać, wykrywać fizjoterapeuta, lekarz ortopedii, którzy się na tym znają i mają doświadczenia. Ale pytanie, co dalej z tymi dziećmi, które już w tym momencie, a mówimy, że 90% ma wadę postawy. Co dalej z tymi dziećmi i w jaki sposób zrealizować to, żeby one miały codzienną rehabilitację? Tylko wprowadzenie systemowych rozwiązań, takie jak na przykład rozwiązanie jest u naszych północnych sąsiadów Norwegów, którzy profilaktykę uskuteczniają, 7 razy w tygodniu godzinę ćwiczeń mają dzieci. My tego chcemy. Chcemy, żeby te zajęcia były wprowadzone systemowo, odgórnie. No właśnie, no bo ja rozumiem, że w tym momencie zaczynamy rozmawiać o paru rzeczach. Czyli z jednej strony o tym, w jaki sposób wychwytywać to, co jest, co już samo w sobie jest problemem. Kolejny problem to jest to, co z tym robić, to znaczy w jaki sposób postępować z dziećmi, u których już stwierdzono wady postawy, ale jest przecież krok, który powinien to poprzedzać, czyli w jaki sposób przemyśleć właściwie polski system edukacji, żeby wpisać weń profilaktykę tego rodzaju sytuacji. I tak, rzecz jeszcze trzecia, czy czwarta, czy już nie wiem która, czyli właśnie co w tym momencie mają robić rodzice ze swoimi dziećmi w domach, tak żeby ten stan się nie pogłębiał, bo ja rozumiem, że jeżeli powiedzieliście przed chwilą, że 4 miesiące wystarczą, żeby dorobić się wady postawy i żeby się to utrwaliło następnie, tak. No to rozumiem, że działać trzeba natychmiast. Działać trzeba natychmiast. Oczywiście to, co my tutaj jako specjaliści zajmujący się wadami postawy mówimy, to jest tylko sytuacja taka jak teleporada, tak? Tak jest. To znaczy, możemy powiedzieć, że należy co 20 minut zmienić sytuację przy biurku, wstać, przespacerować się, wyjść, jeżeli jest taka możliwość. Tutaj rola rodziców. No ja oczywiście, jeżeli lekcja trwa godzinę, no to 3 razy musi dziecko wstać i zrobić spacer, ruszyć się, nie ślęczeć przed biurkiem w wymuszonej pozycji, gdzie głowa idzie do przodu. Za chwilę u tych dzieci wytwarza się wdowi garb. Taki garb, który się wytwarza u urzędnika, który ma 60 lat stażu pracy. Bardzo plastyczne porównanie. Tu się zatrzymamy, wrócimy po informacjach. Jest 13:56. Połączenie. 14:06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami są Adam Markiewicz z Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i dr Katarzyna Glibow, Zakład Metodyki Nauczania Ruchu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Rozmawiamy o stanie zdrowia polskich dzieci. Niewątpliwie stanie zdrowia zaburzonym czy zmienionym przez pandemię. Natomiast wydaje się, że to chyba nie tylko pandemia do tego się dokłada i dołoży. I jeżeli czegoś nie zrobimy z naszym systemem, to jak rozumiem, prędko tych dzieci, u których z badań, które zrobili nasi goście, 90% na 100, które zbadano, 90% miało wady postawy. Jeżeli czegoś z tym nie zaczniemy robić systemowo, to wielu z tych dzieci już nie wyprowadzimy z tej sytuacji. Adam Markiewicz, przed informacjami zaczął pan mówić taką bardzo plastyczną wizję dziecka z wdowim garbem, godnym urzędnika. No, brzmi to dosyć strasznie, ale rozumiem, że nie ma w tym przesady. No właściwie myśmy te dzieci ukrzesłowili, mówiąc bardzo brutalnie. Tak, no, to jest bardzo często. Ukrzesłowiliśmy, tak. Być może w tym kierunku mamy zmierzać, natomiast mam nadzieję, że nie. No, ten wdowi garb oczywiście tak plastycznie przedstawiony, ale to jest co drugie dziecko, które do nas przychodzi, ma taką dolegliwość. Oczywiście ona jest bardziej, mniej nasilona.
Natomiast oprócz tego no, nadmierna masa ciała. I rzeczywiście tutaj w tej grupie, którą przebadaliśmy, przeszło 60% dzieci ma otyłość bądź nadwagę. Więc ta otyłość plus nadwaga plus ta wada postawy, która jest, to koło się zaczyna napędzać. Rzeczywiście dla większości tych dzieci no już jest bardzo, bardzo późno i czas do działania się kończy. Trzeba pamiętać o tym, że te dzieci to w przyszłości osoby, którym po pierwsze układ sercowo-naczyniowy nie funkcjonuje prawidłowo. To dzieci, które mają częstsze tendencje do kontuzji, do wypadków, do złamań, osteoporoza, osteopenia. To wszystko wiąże się z brakiem ruchu, pozycją, nadwagą i towarzyszącymi dolegliwościami. Tak, to jeszcze do tego są szybsze zmiany w układzie narządu ruchu. To są bardzo dotkliwe bóle kręgosłupa, które już są częste, a jeszcze do tego dodając brak ruchu i aktywności fizycznej, one będą występować dużo szybciej, w dużo większym nasileniu. Bóle stawów biodrowych, bóle kolan, szybsza konieczność do protezoplastyki. To jest wszystko to, co się z tym wiąże, dlatego musimy pamiętać, że teraz jest to najwyższy czas. My kształtujemy teraz przyszłość naszych dzieci, zarówno tą edukacyjną, jak i pod kątem zdrowia fizycznego. Także takim idealnym sposobem, żeby teraz coś z tym zrobić, to byłoby wprowadzenie takich badań przesiewowych dla każdego dziecka po powrocie do szkoły. Jeżeli to tylko by było możliwe, prowadzone oczywiście przez fizjoterapeutów, którzy są do tego odpowiednio przeszkoleni. Tylko przez fizjoterapeutów. Ja wiem, że nasz system zdrowia jest przeciążony, jest na kolanach, tak? Ale w tej ciężkiej bardzo sytuacji przede wszystkim apelujemy tutaj, zwróćmy uwagę na nasze dzieci. To jest nasza przyszłość, to jest nasza... No tak, to już powiedzieliśmy, ale teraz właśnie musimy sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest równie istotna, mianowicie to, że ta szkoła, do której te dzieci wrócą, ona nie powinna być taka, jaka była przed pandemią. Ja rozumiem, że to powinna być szkoła, która będzie bardzo aktywnie przeciwdziałała temu wszystkiemu, co się w pandemii nakręciło, czyli właśnie temu, że dzieci przestały się ruszać, że zaczynają mieć problemy z nadwagą czy z otyłością. I jak rozumiem, to właściwie tam powinno być może postawione w centrum uwagi. To znaczy to, żeby te dzieci jakoś spróbować z tego stanu wyprowadzić. Uważamy, tak, zgadzamy się. Uważamy, że systemowo do programu nauczania powinny być włączone zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez fizjoterapeutę. I poprzedzone oceną postawy dziecka. My taki wzór stworzyliśmy i tylko go kopiować. Więc gimnastyka korekcyjna do szkół, fizjoterapeuta do szkół, to jest konieczność i wtedy no, tego byśmy chcieli. A ilu mamy fizjoterapeutów, wiecie może państwo? W Polsce mamy 60 tysięcy fizjoterapeutów posiadających aktywne prawo wykonywania zawodu. No to nie jest jakaś armia, jeżeli ona ma rzeczywiście szybko przebadać te nasze liczne dzieci. Myślę, że jest wystarczająca, jeżeli chodzi o takie przesiewowe badania i jak najbardziej. Czyli właściwie w jaki sposób to powinno być teraz zorganizowane? Co się powinno wydarzyć po tym, kiedy pandemia zacznie się kończyć, tak żebyśmy mogli rzeczywiście z tymi dzieciakami, które mają problemy, a jak rozumiem większość już ma, zacząć sensownie pracować? Powinien być stworzony odgórnie program profilaktyki wad postawy, który mógłby być realizowany przez szkoły. Doktor Katarzyna Glibow? Tak, jak najbardziej zgadzam się tutaj z kolegą. No dobrze, a co powinno się wydarzyć dalej? Znaczy ja cały czas pytam o to, bo z jednej strony jasne, to chodzi o to, żeby pomóc tym dzieciom, które już teraz mają kłopoty, ale też chodzi o to, żeby kolejne roczniki nie wpadały w ten sam
kłopot, nawet jeżeli nie będzie pandemii, to i tak rozumiem, że to może się tak okazać, że w gruncie rzeczy te nawyki, które szkoła kształtuje, to nie są nawyki jakieś bardzo prozdrowotne, że faktycznie dzieci siedzą za długo przy biurku, że też to, czego nauczyły się w pandemii, będzie miało dla nich bardzo duże znaczenie, czyli właśnie nieustanne wpatrywanie się w komputer albo w smartfon. Więc pytanie, co z tym powinno zostać, co powinniśmy zacząć z tym robić? No tutaj myślę, że chyba pierwszą sprawą jeszcze, o której może wcześniej nie powiedzieliśmy, a która też jest dosyć istotna, są zwolnienia z WF-u. Powinniśmy robić wszystko, żeby edukować rodziców, że dzieci nie powinny być zwalniane z WF-u, bo to tylko szkodzi ich zdrowiu, a nie pomaga. Także nie ma w zasadzie takiego schorzenia, takiej jednostki chorobowej, która by wymagała zwolnienia dziecka z WF-u. Ale ja rozumiem, że ten WF też musi być specyficznie robiony w sytuacji, kiedy już mamy do czynienia z taką masową, no właśnie można mówić epidemią. On przede wszystkim nie powinien być realizowany zdalnie. No to na pewno, ale nawet jeżeli nie będzie realizowany zdalnie, no to chyba nie powinno być tak, że po prostu dajemy dzieciom piłkę i róbcie co chcecie przez godzinę, czy grajcie po prostu w piłkę, no bo to też nie na pewno. To już nikt nie mówi, że tak jest, czy było przed no, bywało. Oczywiście pewne zmiany są do poczynienia odnośnie tej sytuacji pandemicznej i przyjmowania przez dzieci długotrwałej, nawykowej postawy. Tak, to oczywiście podczas zajęć WF-u, ale nie tylko podczas zajęć WF-u, ale podczas i każdej lekcji pewne ruchowe urozmaicenia lekcji powinny być wprowadzane, czyli zmiana pozycji co 20 minut, zwłaszcza u dzieci w okresie rozwojowym w wieku 7-14 lat. Dziękuję bardzo. Adam Markiewicz z Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, dr Katarzyna Glibow z Zakładu Metodyki Nauczania Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.